Witajcie na kanale Postapokaliptycznie przez świat. Ja jestem Morden i dzisiaj rozlosuję wśród Was cztery książki. Wśród osób, które skomentowały ostatni film z cyklu Biblioteka Ocalałego Zakładni Geysis, trzeba było wejść na stronę wydawnictwa Sonia Draga i podać tytuł i autora książki innej niż te, które wydawnictwa już były prezentowane na moim kanale. Tak, żebym miał jakieś pojęcie. Książki są ufundowane przez wydawnictwo Sonia Draga. Pozdrawiamy, dziękujemy. Zostawiamy lajka oczywiście. Może będą jakieś kolejne rozdawnictwa. I bez względnego, zbędnego pieprzenia przechodzimy do losowania. Osoby, które wygrają, będą musiały się do mnie zgłosić na YouTube, wysłać mi wiadomość. Będą musiały to zrobić z tego samego konta, które zostało wylosowane. Będą mi musiały podać swój adres korespondencyjny i numer telefonu dla kuriera. Oczywiście wysyłka, którą koszt ja pokryję, musi być na terenie Polski. Jeżeli ktoś jest poza Polski, będzie chciał bardzo dostać książkę, będzie musiał, że tak powiem, różnicę dołożyć, bo wysyłki zagraniczne są dość drogie. Okej, tak jak powiedziałem, bez zbędnego pieprzenia, a pieprzenia było zbędnego dość trochę. Kopiuj, randomowy wybieracz komentarzy, ten co zawsze. Załadujmy sobie komentarze. Na początku losujemy dwie książki, Zakładnik Geysis. Załadowane, 82 komentarze. Wybieramy randomowego zwycięzcę. Łukasz Hardy, Krucyfix. Łukasz wygrywa Zakładnika Geysis. Łukasz, odezwij się do mnie. Wybieramy drugą osobę, która też Zakładnika Geysis. 07 Piotrek 07. Prawdziwa historia klubu Blindenberg. Okej. Okay. Czyli też wygrywasz Zakładnika Geysis, czyli tą książkę. Dwa wylosowane. Niki, nazwiska wygrywają. Teraz będziemy losować Koniec Świata. 2084 Koniec Świata. W ostatnim losowaniu nikt się nie zgłosił, więc z tymi książkami coś muszę zrobić. Więc losujemy pierwszą taką książkę. Osadowy. Imperium Mrówek chciałby przeczytać, ok. I druga osoba to jest Edzios. Edzios. Witajcie w Rosji. Dmitrij Głuch... No ale ten to nie jest książka z wydawnictwa Sonia Draga. Przykro mi bardzo. Jedziemy jeszcze raz. Inna osoba. Steve Pro. Zrób poradnik, jak przetrwać. To też nie jest... Jeszcze jedna osoba. To też nie spełnia. O, tu mamy egzekutor. MCCU. Nie wiem, czy dobrze czytam. Też Koniec Świata wygrywa. Napiszcie do mnie po prostu na YouTube. Jeżeli nie wiecie, jak to zrobić, to wam zaraz pokażę. Weźmy sobie jakiś Skalagrim. Tylko, że wyklikacie na mój profil, daję ci informację. Wyślij wiadomość i piszecie: cześć Morden, wygrałem. To jest mój adres korespondencyjny. Tak się nazywam, to jest moje imię i nazwisko, bo czasem myślicie, że jak macie jakiś nick, na przykład ostatnio była taka sytuacja Piotrek W i wysłałem paczkę do Piotrka W. Niekoniecznie musi to zawsze dotrzeć. I numer telefonu osoby, która będzie pod tym adresem dostępna. Może to być mama, babcia, ciocia, żona. Możecie wysłać sobie do pracy, do taty do pracy. Obojętnie, to nie musi być wasz adres i wasz telefon, to po prostu możecie wysłać, ja wam wyślę tą książkę w miejsce, w którym ktoś ją odbierze od kuriera. W miejscu pracy na przykład jest zawsze łatwiej niż do osoby prywatnej. Ta wysyłka jest zawsze pewniejsza, bo czasem kurierzy trochę marudzą, jeżeli mają dostarczyć wysyłkę pod adres prywatny. Ale i tak na pewno dojdą, może i tak już tego zbędnego pieprzenia było za dużo. Kto wygrał, widzieliście w filmie, czekam na jakieś informacje od Was. Jeżeli nie zgłosicie się w ciągu dwóch tygodni, to nie wiem, rozlosuję te książki jeszcze raz. Może w jakimś innym rozdawnictwie, z jakiejś innej okazji. W każdym razie gratuluję osobom, które wygrały. Dzięki wszystkim Wam za to, że podaliście autorów, tytuły. Będę miał jakiś pogląd na temat tego, jakie książki interesują moich widzów, którzy czytają książki. Okej, to wszystko na dziś. Jeśli podobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie ominęły Was kolejne. I do zobaczenia na szlaku.